want to be someone else. All we want is please. Giving us, giving no time to breathe. This is our identity. Cześć, siemanko, witajcie. W dzisiejszym materiale postaram przybliżyć się wam historię kombajnów Forschmidt. Pod koniec lat 40. ubiegłego wieku rolnictwo wschodnich Niemiec praktycznie nie istniało. Nowy komunistyczny rząd postanawia pomóc wstać niemieckiej gospodarce z kolan. W 1951 roku w wyniku połączenia pięciu firm zajmujących się produkcją maszyn rolniczych powstaje marka Forschmidt. Jedna z połączonych spółek już wcześniej próbowała stworzyć swój kombajn, co prawda nie był on samobieżny, ale lepsze to niż nic. W tym samym czasie trwały jeszcze prace nad stworzeniem kombajnu samobieżnego. Rok później do produkcji zostaje wdrożony kombajn LBH-52 Combinus. Jego produkcja trwała do 1956, po wyprodukowaniu zaledwie 54 maszyn. Pierwszy samobieżny kombajn Forschmidta, model S171, bazował na konstrukcji radzieckiego Stalinca S4. W praktyce został on bardzo, bardzo dopieszczony. Nie sposób byłoby porównać oba te kombajny. Można go nazwać również niemiecką Wistulą. S171 miał bardzo dużo konfiguracji. Header można było dostać w trzech wariantach szerokości. Od 3-metrowych aż po 4-metrowe. Silnik miał moc zaledwie 54 koni. Jednak najwyraźniej wystarczało to do mucenia. Zbiornik na zboże mógł maksymalnie pomieścić 1300 litrów. Forschmidt w roku 1954 wprowadzał na rynek ulepszoną odmianę S175, która różniła się powiększonym zbiornikiem na ziarno, który obecnie mieścił 1700 litrów i tylko jeden header o szerokości 3 metrów. 4 lata później model S171 przestaje być produkowany, a na jego miejsce wchodzi model S177, który od S175, czyli drugiego modelu, różni się headerem o szerokości 3,6 metra. W 1960 zostaje wprowadzony pakiet Patriot, który zwiększa moc silnika do 60 koni mechanicznych. W latach 60. kombajny serii S170 zaczynają być przestarzałe i niewystarczające. Dowzięto się za jego gruntowną modernizację, w wyniku prac powstał prototyp E510. E510 nigdy nie dostał się do produkcji seryjnej ze względu na to, że miał niewiele lepsze osiągnięć niż seria 170. W pewnym momencie konstruktorzy dochodzą do wniosku, że należy skonstruować kombajn od zera, a nie wzorować się na kombajnach, które swoje lata świetności miały co najmniej 10 lat wcześniej. Dlatego już na początku lat 60. zaczęto pracę nad nowym kombajnem, znanym dziś jako E512. Forschmidt E512 został po raz pierwszy zaprezentowany w 1968 roku na targach w Lipsku. W tym samym roku dostaje się do produkcji seryjnej i zakończa erę serii 170. Głównym założeniem przy powstawaniu nowego kombajnu było osiągnięcie przepustowości 5 kg na sekundę. Forschmidt E512, wchodząc na rynek, był kombajnem bardzo nowoczesnym. Za napędzanie kombajnu odpowiada czterocylindrowy silnik IFA o mocy 105 koni mechanicznych. Mechaniczna skrzynia biegów oferowała 3 przełożenia do przodu i jedno do tyłu. Zespół tnący mógł mieć szerokość 4,2 metra lub 5,7 metra. Za układ omłotu odpowiadał bęben mucący o średnicy 60 cm i szerokości 130 cm. 512 posiadała 4 wytrząsacze klawiszowe, a więc o 1 mniej niż na przykład Bison Z050. Zbiornik na ziarno mógł maksymalnie pomieścić 2300 litrów. Na początku lat 70. Forschmidty były bardzo zaawansowanym kombajnem. Żaden inny kombajn z bloku wschodniemu nie mógł się z nimi mierzyć. Jedno z największych wad kombajnu jest przegrzewanie się silnika. Od tego momentu marka Forschmidt zaczyna produkować coraz więcej kombajnów i je eksportować. Przykładem państwa, w którym Forschmidt był ceniony tak jak we wschodnich Niemczech, jest Czechosłowacja. Zapewne pod koniec istnienia bloku wschodniego w Czechosłowacji około 60-70% kombajnów to były właśnie Forschmidty. W 1973 roku kombajn dostaje lifting, który m.in. zostaje dodana automatyczna regulacja wysokości cięcia. Została także dodana 4- i 6-rzędowa przystawka do zbioru kukurydzy. Po udanej premierze nowego kombajnu w fabryce ruszają prace nad większym i wydajniejszym sprzętem, Forschmidtem E516. Kombajn, który był w fazie projektu, miał osiągać przepustowość około 10-12 kg na sekundę. Podobne założenia w tamtym czasie miała również polska ekipa z Płocka, projektująca kombajn znany później jako Z060 Gigant. E516 w latach 70. i 80.
wraz z Bisonem Gigantem były jednym z największych seryjnie produkowanych kombajnów na świecie. Premiera E516 miała miejsce w 1975 roku, a produkcja seryjna ruszyła rok później i tutaj chciałbym trochę porównać Z060 i E516. Największą przewagą Bisona nad Forschmittem jest dopasowanie szerokości headera do pojemności zbiornika. Bison miał header o szerokości 5,5 metra i zbiornik o pojemności 5000 litrów. Natomiast Forschmitt header o pokaźnej szerokości 6,7 metra, przy czym zbiornik maksymalnie mieścił 4,5 tysiąca litrów. Z tych statystyk wychodzi na to, że kombajny miała porównywalną wydajność w przypadku, kiedy E516 musi czekać na odbiór zboża. Silnikiem napędzającym cały kombajn było V8 o pojemności trochę ponad 13 litrów i mocy 220 koni mechanicznych. Za przekazanie mocy na koła kombajna odpowiadała przekładnia hydrostatyczna, co było i tak bardzo nowoczesnym rozwiązaniem jak na lata 70. Wcześniej wspominałem już o headerze o szerokości prawie 7 metrów, a co powiecie na to, że był i taki o szerokości 7,5 metra? Najwięcej E516 wychował z headerem o szerokości 6,7 metra, bęben mucący ma szerokość 80 cm, a szerokość 162,5 cm. Forschmitt E516 jak na swoje lata był podobnie jak w przypadku mniejszego E512 świetnym kombajnem. W roku 1982 zostały zmodernizowane E512 i E516, a do produkcji trafia model E514. W przypadku E512 zmieniała się szerokość bębna mucącego, która od teraz wynosiła 128 cm. Został dodany również opcjonalny miernik straty ziarna. W E516 zostaje minimalnie zwiększona moc silnika. Wchodząc do produkcji seryjnej, E514 był de facto następcą E512. E514 miał ten sam silnik co poprzedni, jednak miał moc 115 koni mechanicznych. Przekładnia została zmodernizowana i ulepszona. W tym modelu można było już dostać klimatyzację za dopłatą. Bęben mucący miał szerokość 128 cm, czyli bardzo podobnie jak w Forschmitcie E512. Zbiornik mógł pomieścić 3600 litrów ziarna, co było znaczną poprawą względem poprzednika. Wielką nowością była gama czterech headerów o szerokości od 3,6 metra do 5,7 metra. W 1986 roku do gamy modelowej dołączają dwa E516B i E517, które są tak naprawdę zmodernizowanymi E516-kami. Rok 1988 przynosi pewne zmiany. W Lipsku zostaje zaprezentowany kombajn E524, który podczas swojej premiery wzbudził dużo pozytywnych uczuć. Poza tym modele E512 i E516 przestają być produkowane. Początek lat 90. przynosi dużo zmian. Upadają PGR-y, czyli potencjalni nabywcy. Dochodzi do zjednoczenia Niemiec, co wiąże się z napływem sprzętu innych konkurencyjnych firm. W roku 1990 sekcja Forschmitta, która produkuje kombajny, odłącza się od niego i tworzy nową markę o nazwie Erntemeister, co po naszemu znaczy mistrz zbiorów. Jednak i tak każdy nazywa te kombajny od firmy, która je produkuje, czyli MDW. Większość starych serii kombajnów staje wycofana po to, żeby wrócić za rok w nowym ładnym niebieskim malowaniu. W ramach ciekawostki dodam, że niektóre kombajny, np. E514 i E524 do 1993 roku, były produkowane pod marką Forschmitt. Do oferty dołączają trzy nowe modele kombajnów: 514S, 521 i 524S. Najmniejszy 514S jest modernizacja E514. W celu unifikacji niektóre podzespoły zostają zmienione na te z większych modeli. Przykładem jest bęben mucący, który teraz miał 130 cm szerokości, gdzie w poprzedniku było to 128. Maksymalna szerokość kosy zostaje zmniejszona z prawie 6-metrowego headera do 4,8 metra, co znacznie poprawiło wydajność maszyny. Był napędzany 6-cylindrowym uturbionym silnikiem Perkinsa o mocy 140 koni mechanicznych. Zbiornik na ziarno w wersji standardowej mógł pomieścić 3600 litrów ziarna, zaś wersja powiększona 4,5 tysiąca litrów. Model 521 był pośrednikiem pomiędzy dużym 524 i mniejszym 514. 521 posiadał ten sam silnik co mniejszy brat, jednak moc w nim zostaje zwiększona do 150 koni mechanicznych. Poza tym największy header mógł mieć szerokość 5,5 metra. Zbiornik ziarna mógł maksymalnie pomieścić 5000 litrów. Poza tym na tle mniejszych modeli wyróżniał się seryjnym wskaźnikiem strat ziarna. Największe kombajny MDW 524 i 524S wyróżniają się dość nowoczesną konstrukcją w porównaniu do mniejszych modeli. 524 można było dosyć mechaniczną skrzynię trzybiegową lub nowoczesną hydrostatyczną. Silniki w tych kombajnach były bardzo zróżnicowane.
Począwszy od silników IFA, przez Perkinsy i na Volvo skończywszy. Z tego co wiem, silniki IFA były montowane tylko w 524 na samym początku produkcji. W większości kombajnów były montowane Perkinsy i Volvo. Perkins w 524 rozwijał moc 156 koni mechanicznych. W wersji S aż 175. Ciekawostką jest to, że ten kombajn jako jedyny w historii Forschmitta ma header, który jest za mały. Nie mówię tutaj o wersji 3,5 metra, tylko o tej, która ma rozpiętość 5,4 metra. Zbiornik na ziarno mógł pomieścić maksymalnie 5200 litrów ziarna, w wersji S 5400. Oczywiście widzowie, wypomnijcie mi tutaj brak modelu 527. Niestety, na jego temat w internecie ciężko o choćby jakieś dane techniczne, które mogłyby mi pomóc go opisać. Natomiast w opisie będzie link do prezentacji kombajnu. Autora tego filmu bardzo serdecznie pozdrawiam. Na przełomie roku 1993 i 1994 MDW wycofuje z produkcji modele E514, E524 i E524S, wprowadzając nowe modele większych kombajnów o nazwie 525, 527 STS. Model 525 zastąpił wówczas serię 524, a 527 STS starszego brata 527. Z większych zmian pomiędzy modelami 524 i 525 to większa szerokość cięcia, moc silnika wynosząca 195 koni mechanicznych, 5 wytrząsaczy klawiszowych, opcjonalnie większy bębny mucący, seryjna klimatyzacja. Posiadał również separator odśrodkowy. Natomiast między 527 i 527 STS silnik Volvo, który zastąpił jednostkę Mercedesa. W sumie to dalej ciężko wymieniać, jak się nie zna w specyfikacji poprzednika. MDW 527 był ostatnim tak wielkim kombajnem z rodowodem Forschmitta. Jego dane techniczne na tle innych kombajnów robią wrażenie. 527 wyjeżdżał tylko z hydrostatami. Posiadał silnik Volvo o mocy 270 koni mechanicznych. Maksymalna szerokość robocza headera wynosiła trochę ponad 7 metrów. Miał szerszy bęben mucący od wszystkich dotychczas produkowanych kombajnów. Podobnie jak w przypadku 525, jeden z bębnów mucących mógł mieć 57 cm średnicy. Konstruktorzy MDW wyciągnęli wnioski z kombajnów serii E516 i 17. Za to zbiornik miał pojemność 8400 litrów. Kombajn zalany paliwem z przyczepionym największym przyrządem żniwnym ważył prawie 10,5 tony, gdzie taki Class Lexion, który dorównywał mu wydajnością, ważył około 14 ton. Historia MDW i ich kombajnów jeszcze się nie kończy. W roku 1996 prezentują oni model Arcus, który do dziś słynie ze swojej bardzo nietypowej konstrukcji. Arcus jak dla mnie nie jest o tyle brzydki, co dziwny. Arcus miał header o maksymalnej szerokości 8,4 metra. Nie został w nim zastosowany klasyczny układ omłotu dla marki MDW, jednak dwa rotory. Napędzany był silnikiem Volvo o mocy 425 koni mechanicznych. Posiadał również przykładnie hydrostatyczną, która mogła rozpędzić go do 40 km na godzinę. Zbiornik na ziarno Arcusa mieścił 12 tysięcy litrów. Sam kombajn z przyrządem żniwnym ważył około 16,5 tony. Historia kombajnów marki MDW kończy się w 1997. Wtedy właśnie Case przejmuje zakłady, ale nie rezygnuje z produkcji masowej kilku modeli MDW. Case do dawnej fabryki MDW wprowadza również swoją serię kombajnów CF. W 1999 roku przestano produkować kombajny serii 500, a rok później zamknięto fabrykę. Na tym historia kombajnu Forschmitt się nie kończy. Była jeszcze próba wskrzeszenia go pod marką Hemas. Jednak w tym filmie, który i tak jest dość długi, nie opowiem wam o Hemasach. Dam wam link w opisie do bardzo dobrze opowiedzianej historii. Autora filmu bardzo serdecznie pozdrawiam. Prosiłbym was bardzo o napisanie mi w sekcji komentarzy, co bym mógł poprawić. Jest to mój pierwszy film o kombajnach, dlatego proszę o wyrozumiałość. Ode mnie to by było na tyle. Do zobaczenia, cześć.